Witajcie ponownie na antenie Radia 1.7. Widzimy się dzisiaj z paroma gwiazdami śląskiej młodej sceny. Mamy z nimi wywiady i właśnie jest ze mną Marta, ale może bardziej znana jako Julie Fox. Tak, dzień dobry. Powiedz mi, jesteś zaraz po koncercie swoim pierwszym. Dzisiaj u nas otwierałaś scenę sobotnią. Jak tam wrażenia? Super. Nie spodziewałam się, że o godzinie 15.30 uda się przyciągnąć ludzi pod scenę, więc jak najbardziej pozytywnie. No właśnie dzisiaj tutaj zdecydowanie większa publika niż wczoraj, więc powiedzmy, że masz szczęście. Też pogoda dopisuje. Powiedz mi, taki koncert festiwalowy to jest coś, co grasz częściej niż swoją trasę? Czy jeszcze jakby starasz się trzymać tych festiwali bardziej niż czegoś swojego? To znaczy, wiadomo, ten czas taki letni, to jest cudowny czas właśnie, żeby pojeździć po mniejszych miejscowościach i wydaje mi się, że w lecie dużo wygodniej jest grać festiwale, a gdzieś te trasy takie swoje bardziej mają sens na wiosnę czy na jesień. Tak. A bo właśnie miałaś, teraz jest twój solowy projekt, jako ty sama, wcześniej było jeszcze zespół Chile. Tak, tak. No, miałam taki, właściwie dalej coś tam gramy, bardziej w tym momencie hobbystycznie, ale to był taki mój pierwszy projekt, który założyłam w Londynie i gdzieś tam po dwóch latach zaczęłam pisać piosenki, które nie do końca pasowały mi do tego, co robiliśmy z zespołem i zaczęłam tak powolutku startować ze swoimi solowymi kawałkami. Właśnie, Londyn. Bo twoja historia jest dość ciekawa i tak dużo zmian w twoim życiu było. I tu zespół, tu solowa kariera. We wrześniu debiutancka płyta wyszła, o której sobie też chwilę pogadamy za chwilę. No ale ten Londyn taki dość ruch dość odważny. Taki sprawiający, że zmieniłaś swoje życie całkowicie. No tak, ja miałam takie poczucie, że są dwa miejsca, w których chciałabym się znaleźć na tamten czas i miałam w głowie albo Warszawę, albo właśnie Londyn i uznałam, że do Warszawy zawsze mogę wrócić, że to jest mój kraj, moje miejsce i mam nadzieję, zawsze będzie tu na mnie czekało. A gdzieś tam uznałam, że może fajnie spróbować czegoś nowego. Wiadomo, nie był to łatwy krok, trochę taki szalony. Pojechałam wtedy do Londynu, miałam 200 funtów w kieszeni, gitarę i wzięłam statyw i taki malutki piecyk miałam na baterię, w razie gdyby zabrakło mi kasy. No i początki nie były łatwe, bo nie było to proste zostawić rodzinę i znajomych, gdzieś tak to swoje życie przerwać kompletnie. Ale po jakimś czasie bardzo się zaklimatyzowałam i myślę, że też dużo to mieszkanie w Londynie wpłynęło na to, jak moja muzyka brzmi w tym momencie. Właśnie ten Londyn to jest jakaś taka konkretna scena, tak mi się zawsze wydaje, że jednak jest ta muzyka z Wielkiej Brytanii, ale jednak ten Londyn to jest coś osobnego, czyli widzisz te różnice między właśnie tą brytyjską muzyką, tą londyńską sceną i tym, jak wracasz do Polski, żeby tutaj zagrać albo tworzyć, rozmawiać z artystami, którzy są po prostu, mają swoje bazy w Polsce? To znaczy tak, jest troszeczkę różnica na pewno. Wydaje mi się, że w Londynie, tak jak teraz do łask wraca w Polsce muzyka rockowa, co jest w ogóle super, uważam, że to jest świetny kierunek, to wydaje mi się, że w Londynie zawsze ta muzyka rockowa miała swoje miejsce i ona nigdy tam nie umarła. I zawsze ta taka podziemna, rockowa czy punk rockowa muzyka bardzo jakby, no oni mają taki swój konkretny styl. Tak, tak. Więc tam jest troszeczkę inna scena. Wydaje mi się, że tam może taką bardziej elektroniczną muzykę powoli się rynek otwiera, ale pamiętam na tamten czas, kiedy zaczynałam, to jednak ta muzyka elektroniczna, było parę takich wydarzeń, ale to wydaje mi się, że ludzie jakby nie byli z tym osłuchani, to nie był ten czas. I pamiętam, że w Polsce wtedy był taki hype na elektropop, strasznie było dużo zespołów i teraz jest znowu ta taka zmiana, że idziemy w Polsce w te takie bardziej rockowe, poprockowe brzmienia i moim zdaniem to jest fajne. Jakby no, to wszystko ewoluuje i uważam, że w Polsce ten rynek muzyczny bardzo fajnie się zmienił na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zdecydowanie na plus i fajnie, że w mainstreamie teraz jest muzyka, której no, uważam, że nie możemy się wstydzić.
Tak, i twoja płyta debiutancka, ona, no dzisiaj usłyszeliśmy ze sceny, jakby gratuluję też koncertu, bo słuchaliśmy tutaj i fantastycznie. Było właśnie ta płyta, ona jest taką mieszanką dość mocną elektroniki, innych też nurtów. To była ta kluczowa rzecz, która cię rozróżniała od zespołu, który miałaś w Londynie, czy... Ciężko mi powiedzieć. Po prostu miałam takie poczucie, że niektóre utwory są tak bliskie jakby mojemu sercu i odbiegają stylistycznie od tego takiego frywolnego brzmienia, które mieliśmy z zespołem Chile. Jakoś tak bardzo naturalnie zdecydowałam. Ta płyta faktycznie jest taka mocno elektroniczna. Jest tam jeden utwór, który jest bardziej taki... bardziej rockowy, garażowy. I to moim zdaniem jest fajne przełamanie na tej płycie. I gdzieś teraz w tym momencie bardzo podoba mi się to, co się dzieje w Polsce. I jakoś bardzo naturalnie zaczęłam pisać także utwory po polsku. Nie chcę przestawać pisać również po angielsku, bo gdzieś tam tą moją małą publikę zdobyłam i nie chcę ich stracić. Ale czuję, że trochę ewoluuję i bardziej te kawałki, które będą wychodziły teraz, będą troszeczkę delikatniejsze, bardziej takie... surowe i bardziej wydaje mi się, że właśnie w tym, co teraz w Polsce się dzieje fajnego w muzyce. Czyli już praca nad kolejnym albumem gdzieś tam się zaczęły, czy raczej będą to takie, jakby na razie masz ten swój album debiutancki z zeszłego roku i on teraz jest przez ciebie tak przepracowywany z publiką i chcesz się nim nacieszyć, czy już jakby myślisz nad kolejnym? Ja właściwie mam tak, że bardzo szybko się nudzę. Także uwielbiam grać nowe numery i nie mam czegoś takiego, nie chcę tak wałkować też tego albumu. To był taki dla mnie jakby krążek, który gdzieś tam miał być taką solidną demówką moich zdolności muzycznych. A bardziej chyba mi zależy na tym, żeby iść do przodu i zawsze mnie to cieszy, jak piszę coś nowego. Teraz w poniedziałek kręcimy klip tutaj w Katowicach, więc będzie to teledysk do polskiej piosenki. Mm-hmm. Będzie ona właśnie troszeczkę inna niż to wszystko, co robiłam dotychczas. I na pewno będę trochę więcej tych polskich utworów wydawać. Nie chcę mówić, że na pewno, ale są takie małe plany na tylko i wyłącznie polską epkę, która wyjdzie, myślę, że wyjdzie do dystrybucji, ale raczej nie fizycznie. Mhm. Ale kto wie, nie wiadomo, co się zdarzy. Katowice, w którym miejscu? Bo to tak przyczyna Katowice blisko. Które miejsce wybrałaś? Więc nagrywamy w mieszkaniu. To będzie takie stare perelowskie mieszkanie i to będzie w okolicy Koszutka. Ja tak też dobrze Katowic nie znam, ale w centrum miasta. W samym centrum, no to tam jest fantastycznie, więc mam nadzieję, że pozwiedzasz jeszcze trochę Śląska oprócz Pszczyny. Jeszcze właśnie ta płyta twoja debiutancka i to, co tworzysz po kolei, bo mi się tak kojarzy, wydaje, że ona była jakoś mocno zainspirowana zmianami w twoim życiu, tymi właśnie przeprowadzką do Londynu i tym wszystkim. Czy jednak to jakby już zdążyłaś sobie przepracować, zostawić i ten debiutancki album już był czymś takim świeższym z twojego życia? Właściwie te utwory, które napisałam, były tak z różnych lat mojego mieszkania w Londynie. Niektóre były napisane zaraz po przyjeździe, niektóre były napisane właściwie na ostatnią chwilę. Jeden z utworów tak naprawdę został napisany w kwietniu, a w czerwcu mieliśmy już miksy i mastery tych utworów. Także myślę, że ta epka to jest taki zbiór najlepszych kawałków. Mieliśmy tak więcej tych kawałków, już pięć. I wspólnie z Jamesem, który ze mną współprodukował tą płytę, wybraliśmy te pięć najlepszych, najfajniejszych. Okej, a w takim razie ta produkcja też, to zastanawiałaś się, jakby współpracujesz z Jamesem, to jest jakby ta bardziej, powiedzmy, ta londyńska produkcja, ta związana z Wielką Brytanią, czy na przykład myślałaś nad produkcją płyty z polskimi artystami? To w ogóle wyszło bardzo tak naturalnie, bo zostałam wysłana na sesję z Jamesem publishingu. Mhm. Chcieli zobaczyć, co tam z tego wyjdzie i czy warto ze mną coś podpisywać, więc spotkaliśmy się na tą sesję i po tym, to był pierwszy raz, kiedy spotkałam kogoś, kto totalnie rozumiał moją wizję. I powiem szczerze, że wydaje mi się, że w tym kierunku takim stricte elektropopowym nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto się w tym tak porusza
swobodnie i James ma świetne wyczucie tak naprawdę do wielu gatunków muzycznych, bo on produkuje i pop, i elektropop, i również robi takie cięższe rockowe kawałki, więc on ma jakiś taki dar do tego, żeby po prostu wyczuć człowieka i jakby tak popłynąć z nim na takiej sesji produkcyjnej. Więc mi się to bardzo spodobało i mnie to tak urzekło. I zapytałam się go, czy miałby ochotę ze mną wyprodukować epkę, no i zgodził się. A że tak dobrze mi się z nim współpracowało i bardzo szybko nam szła ta współpraca, to wtedy nie myślałam o tym, żeby gdzieś szukać innych ludzi. Teraz współpracuję nad polskimi kawałkami z gitarzystą, z którym grałam kiedyś w zespole właśnie. I współpracujemy, on ulepsza, współprodukuje ze mną te nowe kawałki i jestem bardzo zadowolona z tego, co robi, bo już mu to powiedziałam, że on jest dla mnie takim mistrzem nostalgii, także te wszystkie piękne syntezatory, które on tam pododawał do tych utworów, myślę, że spodobają się nie jednemu, mam nadzieję. Ja ci w takim razie życzę, żeby właśnie tak było i życzę ci kolejnych sukcesów i kolejnych koncertów. Dziękuję ci za ten wywiad. Mam nadzieję, że będziesz się tutaj z nami w Pszczynie bardzo dobrze bawić do wieczora. No i zapraszamy do Krakowa, do Radia 1.7, jak kiedyś będziesz przyjeżdżać. Jasne. To mam nadzieję, że się pojawisz. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.